Historia kolekcji obrazów Zdzisława Wyksińskiego, które mamy w stałej dyspozycji, ofiarowane przez małżeństwo Anny i Piotra Dmochowskich, trafiły do nas po długiej wędrówce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że właśnie w Nowej Hucie, w Nowochuckim Centrum Kultury, znalazły miejsce już na, miejmy nadzieję, na stałe. Kolekcja, którą posiadamy, obejmuje stałą galerię z 50 obrazami z najważniejszego okresu dla Zdzisława Wyksińskiego, jeśli chodzi o właśnie zainteresowanie szerokie publiczności. Malarstwo Zdzisława Wyksińskiego zawsze wzbudzało ogromne emocje i to też świadczy o tym, jak bardzo prawdziwa jest ta twórczość. Jego wyobraźnia była zniewalająca i wizje, którymi opatrywał te swoje prace, były tylko i wyłącznie jego. W związku z tym jest to twórczość, która jest wyjątkowa, bowiem nikogo i niczego nie naśladuje. Trzeba powiedzieć, że wyprzedzał zawsze epokę i czy to w latach 50. fotografując, czy też tworząc reliefy, wpisując się idealnie w ten czas awangardy właśnie, kiedy malarstwo materii było popularne na całym świecie. Tworzył z potrzeby, może nie serca, ale z konieczności wyrzucenia z siebie tych wszystkich światów, które nękały go od lat dzieciństwa. Wojna i jej obsesyjne ofiary, które padały w jego wyobraźni, w jego dziecięcej wrażliwości, musiały odcisnąć jakiś ślad, bowiem ten lęk przed umieraniem, może nie przed śmiercią, ale przed umieraniem, właściwie towarzyszył mu przez całą twórczość, przez całą drogę, którą przemierzał. Przyznawał to w wywiadach, że nie interesuje go odbiorca. On tworzy tylko i wyłącznie dla siebie, dlatego swoich obrazów nigdy nie tytułował, nie nazywał i nie chciał narzucać komukolwiek jakiejkolwiek interpretacji czy też narracji. Tu pozostawiał odbiorcę wolnym, ale na pewno zniewalał emocją, która była i jest, o czym się możemy przekonać w każdym z tych obrazów. Idąc przez pole po skrzypiącym śniegu, zamykamy oczy. W ciemności słychać głos dalekiego. Betlejemskiego dzwonu. Gwiazdo betlejemska, zaświeć nam na niebie. Ja szukam Cię wśród nocy i tęsknię do Ciebie. Zaprowadź do stajenki, gdzie leży Boży Syn, Bóg człowiek z Panny Świętej. Oh.
Staruszek bosy zimne nóżki miał, ale dobry anioł piękne budki dał. Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak wiatr przed siebie na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. Na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni. Tam, gdzie stajenka razem z mydlątkami leży dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia dziś wita czas. Biegnij pastuszku,